vidi lvona, licht ik vidi sterna, von himmel la Madonna, bist du mir zu geschehen, mein Glück hab ich gewinnen. Na początku jakby no, to było dla mnie po prostu coś nowego, dziwnego, prawda? No, zainteresowałem się tym, bo było to dla mnie nowa rzecz, chciałem się dowiedzieć czegoś. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest wyjątkowe miejsce, ale w codziennym życiu no, nie pamięta się o tym. Na początku to było, no przychodziliśmy i co to jest w ogóle, ale teraz nie. Jest to tak jakby część naszej historii, ale nie wiąże z tym jakoś takich wspomnień, nie wiem, że jakoś mnie to nie... Znaczy no... Czuję tą historię, ale nie tak, żeby jakoś to przeżywać na codziennie, tak? Ja czasami przechodząc tamtędy i patrząc się na niego, bo lubię patrzeć na ten mur, to czuję się tak właśnie, jakbym była jakimś pierwszakiem, który przychodzi i się rozgląda naokoło. Po prostu, no, to tak lepiej nie zwracać uwagi przy wszystkich, że on jest taki wyjątkowy. Lepiej po prostu przyjść samemu indywidualnie, a w szkole to... Tak jak reszta. Zdarzają się sytuacje, że my wchodzimy i stoi grupa kilkudziesięciu osób i zależy, że starsze osoby klęczą przed nim albo zapalają znicze, no cokolwiek. No jest to dla nich miejsce ważne, to wtedy zwracamy na to uwagę. Dla kogoś może jest to miejsce pamięci, budza to w nim jakieś odczucia, emocje większe, ale ja to traktuję po prostu jako miejsce historyczne. To stało się dla mnie codziennością bardziej. Chcielibyście pójść na drugą stronę muru? Ja bym w sumie chciała. Ja nie byłam, to chętnie bym zobaczyła. Schein wie die Lwona, lichtig wie die Sterne, von Himmel la Madonna, bist du mir zugeschein, mein Glück hab ich gewinnen, ein ich hab dich gewählen, schein wir tausend Sinnen, hast mein Herz beigelegt, deine zedelig weiße Bärlich, mit deiner scheine Augen, deine kleidelich, deine herrlich, ust mir zogen, zogen. Ludzie, jak jesteście Polakami, to puknijcie się w głowę, co robicie, jest to żydowski szmelc. To nie jest mur getta. Tu był wybudowany normalnie, najzwyklejszy w świecie. Ta ściana jest wybudowana po wojnie. Za chwileczkę przyniosę Państwu książkę i zobaczycie, jak... Na czym polegała cała sprawa? Nie mogę znieść tego, gdzie przychodzą grupy nie liczące się w ogóle z nikim, a szczególnie z lokatorami tu. Grupy żydowskie w obstawie, nie wiem, Mossadu, z bronią maszynową, z bronią w ogóle, nie wiem czego się boją. Proszę Państwa, robią niesamowity, proszę Pana, zamęt tutaj. Jeżeli Państwo nie wierzycie, to chętnie Wam udokumentuję to. Są to zdjęcia robione z mojego okna. Proszę bardzo, wojsko przywożone, gdzie wciskają im propagandę niesamowitą. Proszę bardzo, inwalidzi. Młodzież. Młodzież, która przy o godzinie 7 siedzi na ziemi i śpi, nie słuchając w ogóle tego, co mówi ten cały przewodnik, lektor, czy nie wiem, jak to się nazywa. Proszę bardzo. No i oczywiście ortodoksi. Jeżeli najpierw ma przyjechać grupa, to jest badane wszystko, przeglądane wszystkie kąty, czy tutaj jakaś bomba nie jest podłożona. Kto im ma podkładać te bomby na Boga jedynego? Co my jesteśmy, talibowie?
co my jesteśmy chorzy ludzi, którzy akurat uparli się na Żydów, żeby ich w jakiś sposób eksterminować? Getto było, jest i będzie. Jest to historia Warszawy, tak jak była historia Powstania Warszawskiego. To nigdy nie zniknie. To należy o tym pamiętać, ale bez przesady. Moja reakcja na tego pana była... Byłam w szoku trochę, ponieważ to, co mówił, było no, nieznane dla nas, tak? Ale jakby się głębiej nad tym zastanowić, to zmienia niewiele. Bo tak naprawdę jest to symbol tylko, miejsce. A w świadomości tam pozostanie to samo, więc zmienia niewiele. Za każdym razem, kiedy śpiewam to, to jest taki jeden moment, że po prostu jakoś głębiej w to wnikam. I tu nie chodzi o jakieś konkretne myśli, tylko wczuwam się i jakby w ten język, w te słowa i ogólnie w to miejsce, przy którym stoję, bo śpiewam właśnie tą piosenkę zawsze z jakiejś okazji. Może to jest taki wspomnienie, jakiś hołd w głębi siebie, oddanie czci, albo po prostu zbliżenie się, nie wiem, sercem z tym, co było kiedyś, z ludźmi, którzy w tym uczestniczyli. Deine Zedelich, weiße Perlich, mit deine Scheine Augen, deine Kleiderlich, deine Herrlich, ust mir zogen, zogen.